Dom Kultury Kolejarza w Nowym Sączu. W dwudziestolecie zespołu plastycznego zorganizowano tu wystawę prac malarskich, plastycznych i rzeźbiarskich, będących dorobkiem tej placówki. Zalążkiem obecnego zespołu plastycznego był w początkach lat 50. kurs rysunkowy. Fachowe kierownictwo i ambitni adepci malarstwa i sztuki mają bogaty dorobek artystyczny. Prace Sądeckiej Szkoły Malarskiej zdobyły już nieraz zasłużone uznanie i laury, zarówno w kraju, jak też i za granicą. Kilkudziesięciu członków zespołu ukończyło studia wyższe, stając się cenionymi plastykami, architektami, historykami sztuki. Tworzenie dóbr artystycznych i wzbudzenie zainteresowań tą twórczością w środowisku kolejarskim było i jest pierwszoplanowym zadaniem zespołu. Niewątpliwą jego zasługą jest wkład w osiągnięcia Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w upowszechnianie działalności artystycznej.